Monika Milecka z gimnazjalnej 3D jest zakochana w licealiście Tymonie Masłowskim. Chłopak zaprosił ją na randkę, bo ma nadzieję, że będzie kryła kłamstwo swojego brata, któremu ojciec zabronił grać w ich zespole rockowym. No tak, ale wiesz, muszę skończyć tą piosenkę i będzie dla ciebie. Naprawdę? Nawet nie wiesz, jak się cieszę, że wyciągnąłeś mi z tej biblioteki. Te daty i nazwiska po pewnym czasie jest bardzo męczące. No widzisz, mówiłem ci, że rock'n'rollowe życie jest dużo lepsze od zwykłego. Ma taki swój smaczek. Zresztą zobaczysz, jak przyłożymy na próbie. Naprawdę nie mogę się doczekać. Ja w sumie to nigdzie nie wychodzę. Skrzypce to moja pasja. No ale chyba masz jakichś znajomych, koleżanki? No w sumie to nie mam. Jestem sama. No to teraz już nie, bo jestem ja. A dzwoniłaś do ojca? No bo wiesz, nie możesz się dowiedzieć o naszej próbie. Zadzwonię. Pogadam z Filipem i zadzwonię. No to może go poszukamy. Powinien być gdzieś z Hubertem. Jasne. Chodźmy. Tymczasem Filip ma wyrzuty sumienia, że wykorzystuje siostrę, by go kryła przed ojcem. No dobra, ale ona się wkurzy, jak Tymon ją oleje, a ja już mam przerąbane. Weź przestań. To jest twoja siostra, a Tymon to spoko chłopak. Zresztą... No niby ta... O, patrz, na nieszczęśliwych to oni nie wyglądają. No, o co ci chodzi? No patrz. Siema, chłopaki. Hej, ale co wy tu robicie? No jak to co? Niedługo idziemy na próbę. A, Filip, i przepraszam, że się ta grana zachowała. No dobra, ale będziesz musiała coś wymyślić ojcu. Już to obgadaliśmy, prawda? Powiem mu, że jedziemy na kółko plastyczne i wierzy, mi uwierzy. No dobra, no. Ale to... No tak już wszystko obgadane, to jedę do sklepu i... Pa. Pa. Tymon, punkt dla ciebie. A ja lecę zrobić zadanie z fizyki. Co tu się właśnie stało? No, mówiłem ci, urok osobisty. Stary, mówiłem ci, że to jest zajebisty pomysł. No dobra, ale strasznie mi głupio, że wykorzystuję tak swoją siostrę. Ty się jej naprawdę podobasz, no. No w sumie ona też jest całkiem spoko. Tak, no tylko co będzie, jak ona się dowie? Pomyśl o tym. Stary, wyluzuj. Najważniejsze jest to, że udało się zbajerować i nie powie nic twojemu ojcu. A ja się z nią umówię, no i się zobaczy, no nie? W sumie tak jak ugadaliśmy. No. No sprytnie to sobie wymyśliliście. Jesteście podli! Tylko żartowaliśmy, no proszę. I co, się, że no. Nic nie powiem naszemu tacie? Jasne, ale nie mów, no błagam cię, tylko żartowaliśmy. To były takie, wiesz, no, siostra, jak to no nie bądź taka, ej. Żartowaliśmy. A o randce to sobie możesz zapomnieć, bo i tak nigdzie z tobą... Maria, ale no przepraszam. Monika! Ja ci i tak wszystko powiem. No to pozamiatane. No trochę głupio, że tak wykorzystałem Monikę, bo ona na serio jest zakochana w Tymonie. A teraz to już mogę zapomnieć o jakiejkolwiek pomocy. A skoro powiedziałem chłopakom, że zagram na próbie, no to co zrobię? Jak oni mogli mi tak okłamać? Myślałam, że naprawdę podobam się Tymonowi, ale oni chcieli wykorzystać tylko po to, żeby ją kryła Filipa. Nie chcę jej widzieć na oczy. Zadzwonię do taty i powiem mu, że Filip dalej chce grać w tym swoim zespole.